W latach 2016-2023 członkowie podkomisji wydali ponad 500 000 zł na przejazdy pojazdami prywatnymi. I uwaga, przejechali ponad 800 000 km, co w sumie daje 20 okrążeń kuli ziemskiej. Nigdy nie byli w Smoleńsku, nigdy się tam nie wybrali, nigdy nie badali wrakowiska, ale 20 razy przejechali kulę ziemską dookoła. Ale jakoś dziwnym trafem zawsze tak, żeby miejsce katastrofy ominąć. Megalomania, pilnowanie łąki. Mam jeszcze jedną myśl. Ona może jest abstrakcyjna, ale proszę odpowiedź. Czy być może odtwarzali w jakiś sposób na papierze, bo na pewno nierealnie, trajektorię lotu tego statku powietrznego, no bo w jaki sposób połączyć taką liczbę kilometrów z siedzibą komisji i z tak gigantycznymi kwotami, to wymaga rozliczenia. Proszę o odpowiedź. Nie wiem, gdzie jeździli ci ludzie, ale na pewno nie jeździli po prawdę. Partnerem strategicznym kanału Goniec jest Aquafor, producent filtrów do uzdatniania wody. To jest wyzwanie, żeby rozliczyć tak ogromny przejazd i przelot liczony w okrążeniach Ziemi. Okazuje się, że gdyby popatrzeć na Google Maps, to z tego miejsca, gdzie stoję obecnie, do Smoleńska jest 890 km w jedną stronę. Ale ja nie zakładam, że ktokolwiek z komisji, podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza do sprawy upowszechniania kłamstwa kiedykolwiek pokonał ten dystans. Może pan minister ma taką wiedzę, żeby kiedykolwiek taka wyprawa się odbyła, ale fakty są takie, że na przykład członek tej podkomisji, pan Andrzej Łuczak z Dolnego Śląska, wydał na swoje przejazdy, chyba w ich nomenklaturze zwane przelotami, jakiś 1 000 000 zł. W ogóle hotele i kilometrówki tej całej grupy rekonstrukcyjnej kłamstwa Antoniego Macierewicza w liczbie 31 członków wyniosły 13 milionów złotych. To są kwoty bardzo istotne z punktu widzenia budżetu tej podkomisji, które oczywiście zamiast być wydane na rzetelne badania, na badania takie alternatywne dla wysadzania parówek i puszek w tej świątyni kłamstwa smoleńskiego posłużyły tak właściwie do jakiegoś pobocznego czerpania dochodu. Stąd chciałbym też zadać pytanie, czy jest to podstawa do tego, żeby wobec tych członków podkomisji smoleńskiej również wystąpić na jakąś drogę roszczeń w stosunku do być może nadużyć, które wynikają z tak niefrasobliwego podróżowania, no bo gdzie ta komisja smoleńska jeździła? Nawet jeżeli jej członkowie byli spoza Warszawy, nawet jeżeli musieli tutaj dojechać, to gdy się sumuje te wszystkie kilometry, no to no nie wychodzi ta odległość kilka razy dookoła planety, więc nie, mam jeszcze jedną myśl, ona może jest abstrakcyjna, ale proszę odpowiedź, czy być może odtwarzali w jakiś sposób na papierze, bo na pewno nierealnie, trajektorię lotu tego statku powietrznego, no bo w jaki sposób połączyć taką liczbę kilometrów z siedzibą komisji i z tak gigantycznymi kwotami, to wymaga rozliczenia. Proszę o odpowiedź. Bardzo dziękuję, panie pośle. Odpowiedzi udzieli pan minister, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, pan minister Cezary Tomczyk. Bardzo proszę, panie ministrze. Bardzo dziękuję, pani marszałek, Wysoka Izbo, szanowni państwo. Rzeczywiście jest tak, że krok po kroku rozliczyliśmy podkomisję smoleńską. Uważam, że opinia publiczna ma prawo poznać też szczegóły, które dotyczą tych konkretnych elementów. W tym przypadku mówimy o podróżach służbowych członków podkomisji. I to, jak wygląda ilość przejechanych kilometrów, no jest rzeczywiście zatrważająca, ale chciałbym państwu powiedzieć, że kilometrówki to nie wszystko i zaraz do tego przejdę. Szanowni państwo, nie wiem, gdzie jeździli ci ludzie, ale na pewno nie jeździli po prawdę. Tego możemy być pewni. Podróże służbowe członków podkomisji kosztowały polskiego podatnika ponad 1 000 000 zł, z czego połowa to tak zwane kilometrówki, czyli przejazdy pojazdami prywatnymi. W latach 2016-2023 członkowie podkomisji wydali ponad 500 000 zł na przejazdy pojazdami prywatnymi. I uwaga, przejechali ponad 800 000 km, co w sumie daje 20 okrążeń kuli ziemskiej. Nigdy nie byli w Smoleńsku, nigdy się tam nie wybrali, nigdy nie badali wrakowiska, ale 20 razy przejechali kulę ziemską dookoła. Ale jakoś dziwnym trafem zawsze tak, żeby miejsce katastrofy ominąć. Wśród tych 20 okrążeń ziemi 10 wykonało dwoje członków podkomisji, a dokładnie pan Andrzej Łuczak, 8 okrążeń ziemi, no, w pewnym uproszczeniu, bo dokładnie 7,8
ale w sumie jest to 314 tysięcy kilometrów oraz pani Marta Palonek trzy okrążenia Ziemi, 130 tysięcy kilometrów. Warto dodać, że pan Łuczak dojeżdżał do Warszawy z Bolesławca, nie z Kairu, nie z na przykład z jakiegoś odległego miejsca, na przykład z Lizbony, tylko z Bolesławca do Warszawy i 8 razy okrążył Ziemię. Tak będziemy domagać się zwrotu tych pieniędzy. Sprawa trafiła do prokuratury, czekamy na informacje z prokuratury w tej sprawie, w sprawie w ogóle śledztwa. Natomiast wszystkie materiały przekazujemy do prokuratury, bo to po prostu musi być rozliczone. To jest rzeczywiście trudne do wyobrażenia, że można nie tylko zbudować taką podkomisję dla kłamstwa, ale ona była zbudowana też dla pieniędzy. Natomiast chciałbym Państwu przekazać też dodatkową informację, bo kilometrówki, jeżeli chodzi o podkomisję, to nie wszystko. Mamy jeszcze tutaj do czynienia z podróżami służbowymi, czyli z lotami. I też, uprzedzając ewentualne pytanie, te loty również nie były w kierunku Smoleńska. One jakoś dziwnym trafem dotyczyły zupełnie innych kierunków. Przeczytam Państwu, jak to wygląda. Koszty biletów lotniczych wynosiły ponad 260 tysięcy złotych, z czego do rekordzistów należeli pan Wiesław Binienda, który odbył 14 lotów na trasie Cleveland-Akron, Stany Zjednoczone, czyli z miejsca zamieszkania do pracy, czyli to jest dość dziwna historia, że członkowie podkomisji, którzy mieli swoje pensje, mieli zwracane koszty za bilety lotnicze ze Stanów Zjednoczonych i bardzo chętnie z tego korzystali. Pan Janusz Bujnowski odbył 39 lotów na trasie Toronto-Warszawa na kwotę 50 852 zł. Wacław Berczyński, słynny szef podkomisji smoleńskiej, który powiedział, że wykończył przetarg na Caracale, 7 lotów na trasie Filadelfia-USA-Warszawa. Warto dodać, że jeden z tych lotów był lotem w jedną stronę, bo pan Berczyński nigdy już do Polski nie wrócił i ukrywa się przed organami ścigania. Myślę, że organa ścigania prędzej czy później będą mogli go przesłuchać również w sprawie Caracali. Dodatkowo niektóre z przelotów nie znajdowały merytorycznego uzasadnienia. Przykładem jest tutaj pan Kazimierz Nowaczyk, który odbył 3 loty na trasie Warszawa-Waszyngton, ale bez określonego celu, bo ten cel nigdy nie został określony. Wracając jeszcze do pana Łuczaka, tego, który 8 razy objechał Ziemię dookoła. Geolog i informatyk, chciałbym Państwu też przekazać informację, dlaczego on w ogóle znalazł się w podkomisji. I jak czytamy, w podkomisji znalazł się ze względu na, tu jest cytat, wieloletnie zainteresowanie katastrofą smoleńską i uczestnictwem w konferencjach na ten temat. Nie uczelnie, nie badania, nie kwestia merytoryczna, tylko dlatego, że pan Łuczak był zainteresowany sprawą. On się po prostu tym interesował. Sprawę znał z telewizji, chciał się tym zająć. W związku z tym dostał 314 tysięcy złotych na kilometrówki, żeby 8 razy objechać świat. Więc jeżeli zastanawiamy się nad jakością tego raportu podkomisji smoleńskiej, no to w sumie trudno się dziwić. Ja się w ogóle nie dziwię, a najmniej to się będzie chyba dziwiła w tej sprawie prokuratura, bo sprawa jest dość jasna, zarówno jeżeli chodzi o kilometrówki, jak i okłamywanie Polaków w tej sprawie. Im szybciej sprawiedliwości stanie się zadość, tym lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz. Bardzo proszę, panie premierze. Szanowna pani marszałek, panowie ministrowie, Wysoki Sejmie. To jest sprawa fundamentalna. Pani Władysław Kosiniak-Kamysz. Bardzo proszę, panie premierze. Szanowna pani marszałek, panowie ministrowie, Wysoki Sejmie. To jest sprawa fundamentalna. Pani poseł, dziękuję za zwrócenie uwagi na to, że tydzień temu o tej porze dokładnie otwieraliśmy amerykańską bazę w Polsce, stałą amerykańską bazę w Polsce. I to jest wydarzenie w dwóch wymiarach przynajmniej bez precedensu. Po pierwsze, to jest kamień węgielny trwałej obecności Stanów Zjednoczonych w Polsce, bo wiele rządów nad tym pracowało i w Stanach, i w Polsce. To jest taki punkt, taki element ciągłości naszej polityki, bo pierwsze analizy zaczynają się w 2002 roku, kluczowe decyzje,
kilkanaście lat temu i kontynuacja tych działań przez następne lata, aż do momentu finału, czyli otwarcia bazy, która jest bazą amerykańską, gdzie są amerykańscy żołnierze, ale oczywiście ogromna rola jest państwa polskiego w tym, żeby wszystkie te zdolności związane z ochroną przeciwrakietową były spełnione. Kolejna sprawa, ta baza została wniesiona przez Stany Zjednoczone na szczycie w Waszyngtonie w lipcu tego roku jako wkład amerykański do sojuszniczej obrony NATO. Ma bronić państwa sojusznicze w Europie i w Ameryce Północnej. To jest zadanie tej bazy. Ochrona Europy, ochrona Polski, ochrona naszych sojuszników w Europie oraz ochrona Stanów Zjednoczonych czy Kanady, państw natowskich w Ameryce Północnej. Ta filozofia bazy antyrakietowej tarczy ewoluowała, związana ona była z zagrożeniami, które się pojawiają. Pierwsze to były te zagrożenia płynące z Bliskiego Wschodu, ze strony Iranu, później Korea Północna, ale oczywiście to, co pani poseł podkreśliła, zmieniająca się rzeczywistość geopolityczna, zagrożenia i to, co się dzieje za wschodnią granicą, skłania nas do tego, żeby jeszcze bardziej rozszerzać działalność tej bazy. I prowadzimy takie rozmowy i w ramach NATO, i z naszymi partnerami sojuszniczymi. Ta baza służy do oddziaływania, ma unikatowe zdolności, tak naprawdę unikalne zdolności w skali NATO do obrony przed rakietami balistycznymi średniego i pośredniego zasięgu, to znaczy o zasięgu od około 1000 do 5500 kilometrów. Tutaj stworzy się cały system w Europie. Baza w Recikowie, baza w Rumunii, radary w Turcji, zdolności, które są również w innych państwach sojuszniczych w Europie. Czyli to jest system naczyń połączonych. To też współdziała z naszym systemem obrony powietrznej, obrony przeciwrakietowej, który budujemy. Przypomnę, nasz rząd podpisał kolejne umowy, choćby na system IBCS, czyli mózg operacyjny zarządzania systemem obrony powietrznej, obrony przeciwrakietowej, którą realizujemy w ramach drugiej fazy programu Wisła. Oczywiście program NAREW, Pilica, Pilica Plus, to wszystko jest realizowane, to się uzupełnia. Nie ma jednego systemu obrony powietrznej, który by wystarczył na obronę przeciwko wszystkim zagrożeniom. Ale te zdolności są unikatowe. Co daje ta baza jeszcze szczególnego? Trwałą obecność wojsk amerykańskich. Baza to nie jest rozlokowanie jednostki, którą można zwinąć w ciągu kilku minut. Tej bazy się nie da przenieść. Ona była budowana wiele lat. To są systemy przeniesione z niszczycieli, bo na niszczycielach amerykańskich takie systemy rakietowe są i funkcjonują. Ona została w taki sposób przeniesiona na stały ląd, czyli stała obecność wojsk amerykańskich. Do 500 żołnierzy, bo pani poseł Nowogórska pytała konkretnie, ile do 500 żołnierzy, około 250 przebywa cały czas w bazie w Redzikowie. Ogromna współpraca z polskimi siłami zbrojnymi. Jesteśmy z tego dumni, że około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, sojuszniczych stacjonuje trwale w Polsce. Wiele zadań, wspólne ćwiczenia, ochrona lotniska w Rzeszowie, który jest hubem dla walczącej Ukrainy. To jest bardzo ważne, bo przez ten hub przechodzi większość wsparcia i humanitarnego, jakiegokolwiek innego. Bez tego tak naprawdę znakomita większość, tak naprawdę całe wsparcie przechodzi przez ten hub. Więc to jest bardzo ważna zdolność, którą Polska wkłada w sojuszniczą obronę. Obrona powietrzna jest bardzo drogim elementem systemu sił zbrojnych, obrony państwa polskiego, obrony wszystkich państw. Jednym z najdroższych. To najlepiej pokazuje atak rakietowy i dronowy Iranu na Izrael, gdzie koszt ataku to jest kilkadziesiąt milionów, a koszt obrony to są setki milionów dolarów w ciągu jednego dnia. To pokazuje, jak dużo musimy inwestować i jaką filozofię budujemy. Bo oprócz tych działań związanych z obroną, które wdrożyliśmy wspólnie z sojusznikami i sami wdrażamy obroną powietrzną, prowadzimy działania, jestem tutaj nie tylko ja, ale jest pan minister Bejda, jest pan minister Tomczyk, więc ta wielopłaszczyznowość działań, na przykład tarcza wschód, indywidualne wyposażenie żołnierza,
kolejne zakupy, których dokonujemy, cały system transformacji, wojska dronowe, które są przyszłością dla naszej armii, system naczyń połączonych, wzmacniająca się rola Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Prosto z tego wystąpienia lecę do Kopenhagi na spotkanie Grupy Północnej, gdzie Polska jest zaproszonym państwem na takich specjalnych warunkach, można powiedzieć. Razem z Ukrainą będziemy tam. Będą państwa Grupy Północnej, Polska i Ukraina. W poniedziałek będę w Berlinie, jeszcze wcześniej w Bratysławie. Później ja zapraszam wspólnie z naszymi partnerami rumuńskimi do Polski grupę B9. Będę rozmawiał też dzisiaj z ministrem Umerowem, ministrem obrony Ukrainy na temat naszego wsparcia, naszego współdziałania. Polska jest dzisiaj w obliczu też decyzji narodu amerykańskiego jednym, jeżeli nie najważniejszym państwem w Europie, najważniejszym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. My jesteśmy otwarci i gotowi na tą współpracę. Jesteśmy otwarci i gotowi na współpracę z nową administracją. Dobrze, że już dochodzi do spotkań z przedstawicielami administracji lub z osobami związanymi z administracją, przyszłą administracją prezydenta Trumpa. Spotkał się pan prezydent Duda, spotkał się pan prezydent Trzaskowski w ubiegłym tygodniu. To są ważne decyzje, to są ważne spotkania. My prowadzimy swoją dyplomację i mamy kontakt i z republikanami, i z demokratami. Mówię to w tym kontekście, bo to jest baza amerykańska i ten kontekst przyszłości jest niezwykle ważny. Polska może być, a moim zdaniem powinna być, współczesnym transatlantykiem. Państwem, które w Unii Europejskiej łączy nasze działania ze Stanami Zjednoczonymi. Łączy Unię Europejską ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy bardzo dobre relacje, mamy polisę ubezpieczeniową, mamy ogromne wydatki na zbrojenia, które są naszym takim sztandarem, bo one pokazują, tak, my wypełniamy zobowiązania sojusznicze. 4,7% PKB w przyszłym roku to jest absolutny rekord świata. Ja wiem, że to wywołuje frustrację u niektórych, zazdrość, ale oni się powinni ucieszyć, że Polska wydaje o 50 miliardów więcej na bezpieczeństwo niż w roku 2023, kiedy już trwała wojna przecież. Ale to nasz rząd podjął taką decyzję. Wierzę, że parlament przyjmie budżet w tym kształcie na obronność 187 miliardów. I Polska musi być transatlantykiem, współczesnym transatlantykiem, który połączy nasze działania związane z tym, co się dzieje po zmianie administracji, z wzmacnianiem pozycji Polski i Unii Europejskiej w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. To jest nasze zadanie. Baza amerykańska w Redzikowie też ku temu służy. To jest trwała obecność, to jest kamień węgielny i obecności amerykańskiej w Polsce i kamień milowy w obronie powietrznej Europy i naszej cywilizacji. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani marszałek, drogie posłanki, drodzy posłowie. Faktycznie te środki były dostępne w internecie, ale były one tylko i wyłącznie, powinny być dostępne dla tych, którzy przeszli odpowiednie szkolenia, mają uprawnienia i to powinno być zweryfikowane przez tych, którzy te środki sprzedają. Jednak tutaj na skróty poszli sprzedawcy tych środków i w ogłoszeniach dali informację, że to faktycznie są środki toksyczne o dużej szkodliwości dla zdrowia. Miały one także pełną etykietę, w której było dokładnie wytłumaczone, jakie mogą być konsekwencje stosowania tych środków i że to są środki przeznaczone tylko i wyłącznie dla profesjonalistów. Jednak, tak jak tutaj pani poseł dokładnie zwróciła na to uwagę, były one łatwo dostępne dla wszystkich. Dlaczego? Bo według mnie ci, którzy sprzedawali te środki, nie weryfikowali tego, czy nabywcy byli odpowiednio przeszkoleni, mieli uprawnienia i tego nie weryfikowali. Czy jest możliwość dokładnego zweryfikowania tych informacji przez internet? Tutaj będziemy robić kolejne zmiany, które będą miały właśnie na to wpływ i będą to regulowały, ale działania podjęte przez resort były wręcz natychmiastowe. I natychmiast, kiedy ten fakt ujrzał światło dzienne, poinformowaliśmy resort rolnictwa, dokładnie ja to zrobiłem osobiście, poinformowaliśmy prokuraturę o tym, że są takie ogłoszenia, gdzie poddajemy pod wątpliwość możliwość weryfikacji
tego, czy osoba kupująca ma uprawnienia, czy ten, który sprzedaje, to robi i czy ci, którzy kupują, przypadkiem nie nadużywają tej możliwości handlu przez internet i nie kupują po prostu tego bez odpowiednich uprawnień. O tym została poinformowana prokuratura i tutaj Okręgowa Prokuratura w Zielonej Górze podjęła już działanie. Bezpośrednio rozmawiałem o tym z ministrem Bodnarem. Ale jeżeli chodzi o natychmiastowe działania, bo o nich mówimy, bo to one mogą przyczynić się do tego, że z dnia na dzień tych substancji nie będzie. Resort Rolnictwa też w mojej osobie, ja osobiście podjąłem rozmowy z platformami handlowymi, z Allegro, z Olixem, z Amazonem, by ci, którzy zarządzają platformami handlowymi, wycofali właśnie z tych wspomnianych przeze mnie platform, stron internetowych, te ogłoszenia i te aukcje, na których są środki, które są wykorzystywane przez ludzi właśnie do często trucia gryzoni czy stosowania niezgodnie z przeznaczeniem. Rozpoczęliśmy także działania, by ci wszyscy, którzy mają te środki w domach, mieli dokładną informację, co mogą z nimi zrobić, bo faktycznie ludzie wystraszyli się szkodliwości tych środków. I tutaj podaliśmy na stronie internetowej w Ministerstwie Rolnictwa dokładną informację, by kontaktować się z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która dokładnie mówiła, co robić, gdzie oddawać, w jaki sposób postępować dalej z tymi butelkami, które są otwarte albo z tymi, które są zamknięte. I tutaj mamy konkretne informacje, mogą te środki odbierać firmy, które są do tego przeszkolone i mają takie uprawnienia. Koszt oddania takiej butelki tego środka, o który pani tutaj wspomniała, to około 80 zł. 50% punktów odbioru śmieci w gminach także ma takie miejsca, gdzie można te toksyczne odpady odwozić, odkładać. Podjąłem także rozmowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, by dowiedzieć się, czy przypadkiem jakaś służba podległa ministrowi MSWiA nie mogłaby tutaj pomóc na przykład komuś przewieźć tej butelki z domu do punktu odbioru, jeżeli takiej możliwości dana osoba nie ma, bądź na terenie danym nie działa firma, która może to zrobić komercyjnie. I tutaj prowadzimy rozmowy, żeby na przykład Państwowa Straż Pożarna taką usługę, taką pomoc tutaj przekazała. Wprowadzamy też zmiany dalej systemowe, o których mogę też mówić, ale chodziło o te szybkie, konkretne, więc tutaj one zostały dane. Uruchomiliśmy też możliwie wszystkie media, by dać tam ostrzeżenie o stosowaniu tych środków, w jaki sposób to wszystko robić. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, megalomania, pilnowanie łąki, tak w kampanii wyborczej Pan i Pana koledzy z Platformy Obywatelskiej nazywaliście projekt CPK. Zapowiadaliście jego likwidację, opowiadaliście o jakieś bajki, o triportach, tak, o jakichś alternatywnych koncepcjach. Potem na ponad pół roku całkowicie sparaliżowaliście pracę nad Centralnym Portem Komunikacyjnym. Przedłużaliście procedury, poświęcając tygodnie na dostarczenie do urzędu najprostszej mapki. Utraciliście jednego, co najmniej jednego, tak, ze strategicznych inwestorów projektu CPK. Proszę się nie dziwić, że w tej chwili Polacy nie mają do Pana zaufania i wiary w to, że Pan faktycznie ten projekt zrealizuje. W piątek na tej sali odbędzie się debata na temat obywatelskiego projektu ustawy Tak dla CPK, który nałoży jasne, konkretne, rozliczalne zobowiązania na budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Proszę poprzeć ten projekt bez zmian, a być może odzyska Pan część utraconego zaufania Polaków. Dziękuję bardzo. Partnerem strategicznym kanału Goniec jest Aquafor, producent filtrów do uzdatniania wody.